W tym filmie zobaczycie prezentację grawerki laserowej Kentoctool. Pokażę, jak ją zmontować oraz parę przykładów grawerowania oraz cięcia. Zapraszam do oglądania. Grawerką Kentoctool możemy grawerować na prawie każdym materiale. Maszyna jest bardzo dobrze zapakowana. Przychodzi w takiej oto paczce. Każda część jest bardzo dobrze zabezpieczona. Części jest sporo, ale wszystko jest bardzo dobrze oznaczone i przygotowane do montażu. Nie zajmie on nam więcej niż 20 minut. Pokażę krok po kroku, jak to zrobić. Instrukcja instalacji maszyny jest w paru językach i jest ona bardzo dobrze opracowana. Z kolei dzięki tej instrukcji poznamy programy do obsługi tej maszyny, czyli Laser GRBL oraz Lightburn. Głowica lasera LE400 Pro ma moc 5,5 W. Plamka jest bardzo mała, wynosi zaledwie 800 mm2. Przystępujemy do montażu. Instrukcja krok po kroku poprowadzi nas przez proces instalacji. Krok pierwszy. Krok drugi. Wsuwamy wspornik głowicy na profile ramy. Krok trzeci. Montujemy jednostkę sterującą oraz nóżki. Krok czwarty. Montaż pasków napędowych.
Z drugiej strony przed dokręceniem lekko je naciągamy. Krok piąty. Montaż głowicy laserowej na wsporniku. Głowica mocowana jest na regulowanym pokrętłem wsporniku, dzięki czemu dostosowanie ogniskowej do obrabianego materiału jest bardzo wygodne. Z boku w wyznaczonych miejscach przykręcamy wyłącznik krańcowy. Krok szósty. Podłączenie przewodów i regulacja. Po zmontowaniu całości należy wyregulować rolki prowadzące. Służy do tego śruba mimośrodowa. Na koniec sprawdzamy poprawność montażu. Podłączamy przewód zasilający oraz przewód USB łączący urządzenie z komputerem. W komputerze po uprzednim ich zainstalowaniu wybieramy jeden z programów do obsługi lasera. Może to być Lineburn, jest to program płatny, lub Laser GRBL, program darmowy. Zanim zaczniemy pracę, dobrze jest podłoże zabezpieczyć jakimś niepalnym materiałem. Najlepiej jakby był to materiał niepalny w postaci plastra miodu, tak aby dym przy cięciu mógł się wydobywać od spodu. Wprawdzie głowica wyposażona jest w osłonę ochronną lasera, ale dla pewności możemy też założyć gogle. Ogniskowa lasera jest stałą wartością. Służy do tego płytka, którą podkładamy pod głowicę i za pomocą śruby regulacyjnej dostosowujemy ostrość. Przechodzimy do przykładów. Wygrawerujemy obraz z prędkością 3000 mm na minutę i mocą 100%. Orientacyjny czas grawerowania to około 38 minut. Pole grawerowania tej maszyny to 400 na 400 mm. Ta sklejka ma wymiary 300 na 300 mm. A oto efekt końcowy. Grawerowanie napisu na stali nierdzewnej. Prędkość 300 mm na minutę, moc 100%.
napis na metalu pomalowanym farbą. Wzór na oksydowanym aluminium. Prędkość 500 mm na minutę. Wzór na skórze. Prędkość 4000 mm na minutę. Szacunkowy czas grawerowania 18 minut. Dzięki małej plamce lasera obraz jest bardzo szczegółowy. Cięcie sklejki to jest to, co najbardziej lubię robić. Model samolotu i helikoptera zostały wycięte ze sklejki o grubości 3 mm. Serca wycięte są ze sklejki o grubości 1,5 mm. Prędkość 200 mm na minutę oraz 3 przejścia lasera. 3 przejścia dlatego, że nie mogę ustawić jednakowej ostrości na całej powierzchni sklejki, gdyż była lekko zdeformowana, a chciałem mieć pewność, że elementy zostaną wycięte. Do wycięcia elementów ze sklejki o grubości 3 mm wystarczy jedno przejście i prędkość 100 mm na minutę, z tym, że powierzchnia musi być równa, a ostrość w każdym punkcie sklejki jednakowa. Po zmontowaniu mamy piękne modele samolotu i śmigłowca. Serca ze sklejki o grubości 1,5 mm wytniemy z prędkością 300 mm na minutę. Możemy też ciąć grubsze drewno, tak jak w tym przypadku 10 mm, ale jest to proces czasochłonny, a efekt taki sobie. Wycinanie wzoru w tekturze o grubości 1 mm, prędkość 1000 mm na minutę. Wypalanie w ceramice. Tu prędkość ustalamy od 100 do 500 mm na minutę. Im jaśniejsza płytka, tym mniejsza prędkość. Wzór na szkle. Szkło musi być zabarwione na czarno. Prędkość minimalna.
Jak mogliście zobaczyć, grawerować można prawie na każdym materiale. Bardzo dobrze wychodzi też cięcie. Kentoctool LE400 Pro to solidnie wykonana i dobrze pracująca grawerka laserowa. Dziękuję za uwagę.